Nie odnotowujemy wzrostu poziomu bezrobocia ani redukcji ofert pracy. Od początku roku aż do tego momentu przyjęliśmy ponad 3200 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Co najważniejsze, nie mamy zgłoszeń o zwolnieniach grupowych na terenie powiatu chrzanowskiego od lokalnych przedsiębiorców. Pracodawcy poszukują, podobnie jak w zeszłych latach, głównie w branżach budowlanych, na stanowisko robotnik budowlany, fachowców typu brukarz, cieśla, zbrojarz. Oczywiście lokalne zakłady produkcyjne również poszukują pracowników na stanowisko pracownik produkcji, pakowacz. Jeśli chodzi o handel, też mamy zapotrzebowanie na stanowisku sprzedawca, magazynier, a także jeśli chodzi o transport, no to kierowców głównie wyższej kategorii C, C plus E. Jest podtrzymany ten trend wzrostu zainteresowania wśród lokalnych przedsiębiorców zatrudnieniem cudzoziemców. W stosunku do zeszłego roku odnotowujemy 60% wzrostu. Głównie dotyczy to obywateli Ukrainy i na podobne stanowiska. W tym roku po raz pierwszy również pojawił się pracodawca, zwrócił się z prośbą o wydanie zezwolenia na prace sezonowe. To są prace dla cudzoziemców dotyczące głównie pracy w rolnictwie. Nie obejmowało to miejsca pracy na terenie naszego powiatu, ale był to przedsiębiorca z naszego terenu. Wydaliśmy takich zezwoleń ponad 50. Warto tu wspomnieć, że my jako urząd też stanęliśmy przed wyzwaniem. Przede wszystkim rozpoczęliśmy pomoc dla przedsiębiorców, która miała na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii. Oferowaliśmy pomoc w zakresie pożyczek, dotacji dla określonych branż, dofinansowania wynagrodzeń, dofinansowania dla samozatrudnionych. Pozyskaliśmy ponad 59 milionów złotych. Pomogliśmy ponad 8,5 tysiącom przedsiębiorcom z lokalnego rynku pracy. Dzięki temu wsparciu utrzymaliśmy ponad 5200 miejsc pracy. Więc dla nas ten rok, a przede wszystkim zeszły, też był ogromnym wyzwaniem, ale póki co z lokalnego rynku pracy nie mamy niepokojących sygnałów, co nas bardzo cieszy. Te zawody, które Pani wymieniła, zwłaszcza te, gdzie są poszukiwane zatrudnienie, to są raczej zawody, można określić je jako zawody męskie. Czy kobiety mają trudniej tutaj na lokalnym rynku pracy? Jeśli chodzi o proste prace dla kobiet, no to głównie to są prace produkcyjne. W zakresie usług często poszukują również pracodawcy na stanowisko kosmetyczka, fryzjerka, pomoc kuchenna w gastronomii, kelner, więc tu kobiety mogą również odnaleźć swoje miejsca pracy. Natomiast jeśli chodzi o wyższe kwalifikacje, szczególnie w pracy biurowej, to faktycznie nie jest łatwo na lokalnym rynku pracy, natomiast my proponujemy organizację staży. Nie jest to zatrudnienie, ale jest to możliwość zdobycia doświadczenia w miejscu pracy, nabycia, a być może później również zakończenia się zatrudnieniem. Także w tym zakresie pomagamy w ten sposób kobietom. Gdybyśmy mieli w liczbach powiedzieć, na jakim poziomie teraz jest ta liczba bezrobotnych? Ponad 3100 w tej chwili, ale w porównaniu do zeszłego roku, tego samego okresu, jest około 5% mniej. Także tendencja póki co jest dobra i miejmy nadzieję, że to się utrzyma.